Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W niedzielę. Strasznie szybko minął ten tydzień. Jestem bardzo dumny, że mogę dla Was codziennie rano przysiąść do kart i wylosować nam karty opiekuńcze. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze słowa, słowa otuchy, wsparcia i za to, że jesteście ze mną. Bardzo jest to dla mnie ważne i istotne, ponieważ samemu mnie mobilizuje, samego mnie do działania, sprawia wiele, wiele radości i utwierdza w tym, że to moje mówienie do Was ma odrobinę sensu. Bardzo Wam dziękuję. A teraz, żeby nie przedłużając, bo jest weekend, odrobina wolnego czasu dla nas, przejdę do czytania. Ale jak to już tradycją jest, na początku niech zaistnieje odrobina magii dla dobra wszystkich i bez szkody dla nikogo. Pierwsza karta to karta cierpliwość. Druga karta to karta refleksja. I trzecia karta to karta świadomość. Cierpliwość. Trudna, ale i wspaniała cecha. Trudno jest na coś czekać. Trudno być cierpliwym, ale jest to cnota warta swojego poświęcenia. Większość z nas boryka się z codziennością, musimy podejmować szybkie, jak najbardziej trafne decyzje. Niemniej jednak czasami należy się zatrzymać i dłużej przemyśleć dany problem, daną sytuację i do tego na pewno będzie nam potrzebna cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dla dobra wszystkich. Tak, bardzo trudne bywa. Niemniej jednak wraz ze wzrostem własnej świadomości okazuje się, że to wcale nie jest aż tak trudne, a bardzo korzystne i bardzo piękne. Refleksja. Refleksja to czas zatrzymania, zadumy, przemyśleń, takich codziennych, ale też i bardziej egzystencjonalnych, trudniejszych przed podjęciem decyzji. Taki czas dla nas samych. A co na to karty? Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Tak, bo często o nich zapominamy, a są bardzo istotne. I ostatnia karta. Karta świadomość. Jest to karta, która niesie głębsze przesłanie. Świadomość własnego ciała, świadomość własnego piękna, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Świadomość otaczającej nas przyrody, świata, materii, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych. Jest to bardzo silna karta wzrostu energetycznego. Świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Tak. Tu i teraz, aczkolwiek czasami planowanie jest bardzo potrzebne dla naszego rozwoju, ponieważ marzenia zawsze uskrzydlają, ale warto jest zatrzymać się na tu i teraz, aby postarać się przeżyć dany dzień najlepiej, najpiękniej, jak jest to możliwe.
zrobić chociaż jeden dobry uczynek, uśmiechnąć się do kogoś chociaż raz, ale nie zapominajmy o uśmiechach do samych siebie oczywiście. Świadomość przeżytej chwili. Bardzo cenne doświadczenie. I tym przesłaniem chciałbym zakończyć dzisiejsze czytanie porankowe. Życzyć Wam pięknego, świadomego w pewnej dozie zamyślenia, przemyślenia z kimś bliskim lub ze sobą samym weekendu. Dzisiaj mamy ostatni dzień weekendu, czyli niedzielę. Pomyślmy chwilę o sobie, nabierzmy dystansu i nabierzmy sił do nowych działań, które czekają nas od nowego tygodnia. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za bycie ze mną. Bardzo proszę o łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału. Będzie mi bardzo miło i będzie to budowało też mnie do jeszcze większej pracy i do pomocy zarówno Wam, jak i sobie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w poniedziałek.